Vere rebus vocabularis tituantur, należy przywrócić rzeczom nazwy prawdziwe. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ten odcinek dotyczy tajemnicy spowiedzi, ale rozpatruję go w dwóch aspektach. Pierwszy aspekt dotyczy pewnego wydarzenia z 2020 roku, czy pewnego ciągu różnych sytuacji, zdarzeń, spotkań, a drugi aspekt dotyczy obaw osób, które chciałyby się wyspowiadać, ale w ich głowie panuje sterta nieuporządkowanych mitów związanych z tajemnicą spowiedzi, że być może kapłan rozmawia o tych rzeczach z kucharką na plebanii, a być może z kolegami i te wszystkie rzeczy są potem krążą gdzieś w różnych historiach po mieście. Chciałbym się odnieść do tych dwóch rzeczy w tym jednym materiale, ponieważ te kwestie, o których będę rozmawiał, poniekąd się ze sobą przeplatają. Zanim jednak przejdę do meritum nagrania, chciałbym Państwu zwrócić uwagę na pewną rzecz. Mianowicie kupiliśmy dwie lampy, po lewej i po mojej prawej stronie. Również jest jeszcze trzecia lampa, a także planujemy zakup obiektywu, który pozwoli nam wpuścić więcej światła w naszych nagraniach, więc jeszcze bardziej będzie widać ten efekt, te poczynione inwestycje. Mam nadzieję również, że chcecie nam Państwo w tym pomóc, abyśmy rozwijali się, abyśmy podnosili jakość naszych nagrań, poziom techniczny, tą stronę techniczną Apologeticum TV. Jeżeli chcecie to zrobić, oczywiście numer konta macie w opisie i w komentarzu przypiętym pod tym i wszystkimi innymi materiałami, ale można to zrobić także za pośrednictwem linku afiliacyjnego odsyłającego do sklepu Magna Polonia. Jeżeli tam zrobicie zakupy, przez ten konkretny link z opisu, wchodząc na ich stronę, bądź przez link zawarty w komentarzu, to część z tych pieniędzy, które Państwo tam wydacie na zakupy, trafi do nas na potrzeby Apologeticum TV. Na przykład właśnie na potrzebę, żeby móc kupić obiektyw, czy chociażby mikrofon. Zachęcam oczywiście do tego wszystkich Państwa. Jeżeli zrobicie te zakupy poza tym linkiem, wchodząc po prostu z wyszukiwarki, to tych pieniędzy wówczas nie otrzymamy, więc warto zrobić to za pośrednictwem tego linku, bądź bezpośrednio wpłacając pieniądze na numer konta, który jest w opisie i komentarzu. Przejdźmy jednak do rzeczy, mianowicie tajemnica spowiedzi. Tajemnica spowiedzi, którą chciałbym rozpatrywać w dwóch różnych, kierując się dwoma różnymi motywacjami. Pierwsza dotyczy wydarzenia z 2020 roku i raportu na temat przemocy seksualnej w Kościele katolickim we Francji, przygotowanym przez niezależną komisję do spraw wykorzystywania seksualnego w Kościele. Na czym polega ta niezależność tej komisji, tego nie wiem. W następstwie tego raportu władze Republiki Francuskiej wystąpiły z żądaniem zniesienia tajemnicy spowiedzi w przypadkach pedofilii. Władze świeckie oczekują uchylenia tajemnicy spowiedzi, wprowadzenia pewnego wyjątku. My już wszyscy wiemy, jak wprowadzanie takich wyjątków się kończy. Kończy się tym na przykład, że kobiety zaczynają być lektorami, paniami kościelnymi, zaczynają mieć coraz więcej do powiedzenia w liturgii, wypychają ministrantów, aż do może diakonis, a może za chwilę jakichś świętokradczych prób, przez które osoby próbujące wyświęcać kobiety na kapłanów będą ekskomunikowane, bo tak zapowiedział papież Franciszek i ma tutaj całkowitą słuszność w tym akurat aspekcie. Więc takie wyjątki zawsze są bardzo niebezpieczne. Czy dotyczą mniej ważnych rzeczy, czy bardziej ważnych, z reguły dochodzi do zastąpienia pewnej zdrowej zasady przez coś, co miało być tylko wyjątkiem, dopuszczone w drodze wyjątku, a następnie de facto niweczy te zasady, które były wcześniej i na ich miejsce zostaje ustanowiony ten wyjątek jako nowa, obowiązująca reguła. Niedobrze, jeżeli ta kwestia godzi w sakramenty, to wprowadzenie wyjątków, nowych praw, nowych zasad itd., które niszczą tradycyjny porządek sakramentalny. Minister Sprawiedliwości Eric Dupont-Moretti uznał, że kapłani mają bezwzględny obowiązek donoszenia o wszystkich przypadkach pedofilii, nawet jeżeli dowiedzą się o nich podczas spowiedzi. Wywołało to ożywioną debatę publiczną, w toku której przychylny pomysłowi władz dziennikarz Mark i tutaj nie wiem, jak to się nazwisko wymawia, Fouvelle, czy jakoś tak. W każdym razie nie znam francuskiego, więc darujcie mi, proszę Państwa. Proszę o wyrozumiałość. Zadał pytanie, czy tajemnica spowiedzi jest ważniejsza niż prawa republiki. Wydaje się, że na to pytanie odpowiedział przewodniczący Episkopatu Francji, arcybiskup Eric de Moulin Bouffo. Przynajmniej tak myślę, że to się wymawia. Na antenie France Info konstatując, że tajemnica spowiedzi ma większą moc niż prawa republiki. Gdyby na tym poprzestał, moglibyśmy się z tym zgodzić. Tak, tajemnica spowiedzi wykracza poza kompetencje władzy świeckiej i władza świecka nie ma tutaj nic do roboty. Po swojej wypowiedzi został jednak wezwany na dywanik przez ministra spraw wewnętrznych Géralda Darmanina do jego ministerstwa. Po co go wezwał minister spraw wewnętrznych, arcybiskupa? Być może po to, żeby mu próbować wyprostować jego ścieżki, żeby się musiał przed nim jakoś korzyć, żeby go upominać, żeby oczekiwać od niego sprostowania, może z różnych innych powodów. W każdym razie wezwał go na dywanik, aby arcybiskup się przed nim tłumaczył. I arcybiskup po tym spotkaniu wypowiedział się w następujący sposób. Nie możemy przeciwstawiać tajemnicy spowiedzi prawom republiki, gdyż te nie nakazują jej znoszenia. Więc tutaj widzimy jakby takie podejście, że no, dopóki prawo świeckie we Francji nie godzi w prawo kościelne, to jest wszystko dobrze. No tak, a co jeżeli na przykład prawo świeckie nakaże uchylenie tajemnicy spowiedzi albo jej zniesienie w różnych przypadkach, a potem może całkowicie, nie wiadomo do czego przecież to może doprowadzić. To co wtedy? Czy arcybiskup się podporządkuje, a zanim podporządkują się księża? Czy takiemu atakowi wymierzonemu w sakrament spowiedzi arcybiskup będzie w stanie sprostać? Czy powie, nie, nie zgadzam się na to, proszę, to jest za daleko, wykraczacie w swoich kompetencjach, nie macie prawa tego robić, na to nie pozwalam. Czy arcybiskup zabierze wówczas tak jednoznacznie głos, czy też będzie raczej szedł w innym kierunku, może bardziej pojednawczym, szukając, nie wiem, tak zwanego świętego spokoju. Nie wiadomo. W każdym razie ta wypowiedź jest niepokojąca, że dopóki prawo świeckie tutaj jest takie, jakie jest, no to przecież nie ma między nami konfliktu, prawda? Możemy się jakoś dogadać. Na co, jak się prawo świeckie zmieni? No co wtedy? Arcybiskup stwierdza dalej, że prawo kanoniczne, które nakłada na księży tajemnicę spowiedzi jako zasadę absolutną i nienaruszalną. Te słowa cieszą, że tutaj jest pewna stanowczość, pewne takie stanowisko, które może nas uspokoić, ale dalej w tej wypowiedzi padają takie słowa. Nie jest zatem sprzeczne z francuskim prawem karnym. No, cały czas odwoływanie się do tego prawa świeckiego przez arcybiskupa jest trochę niepokojące, bo to prawo przecież dziś ustanowione, jutro może być inne. Dalej w komunikacie prasowym episkopat wskazuje ponadto na znaczenie sakramentu spowiedzi właśnie w kontekście nadużyć. Doświadczenie pokazuje, że to właśnie podczas sakramentu spowiedzi ofiary, zwłaszcza te nieletnie, odważały się opowiedzieć o swych doświadczeniach, mając pewność, że chroni je tajemnica spowiedzi. Widzimy tutaj pewną absurdalność, pewną sprzeczność w postępowaniu władzy świeckiej. Bo z jednej strony widzimy, że te ofiary mówiły chętnie, chętniej odważyły się na to, żeby podzielić się tymi traumatycznymi swoimi przeżyciami ze spowiednikiem, bo chroniła je tajemnica spowiedzi. Tymczasem chcą znieść czy uchylić tajemnicę spowiedzi, jakby sprawiając, że te ofiary, te osoby, które są gdzieś poszkodowane, no nie będą miały tej śmiałości, tej odwagi, żeby mówić o takich rzeczach, wiedząc, że nic ich przed wyjawieniem tych rzeczy dalej po prostu nie chroni. Po spotkaniu minister Darmanin wypowiedział się następująco. Tajemnica spowiedzi istnieje w naszym prawie od blisko 200 lat. Zwana jest tajemnicą zawodową, podobnie jak tajemnica zawodowa lekarzy czy prawników. Ma jednak wyjątki, dotyczące w szczególności przestępstw popełnianych wobec dzieci w wieku poniżej 15 lat. To jest twierdzenie ministra Darmanina, że tajemnica spowiedzi ma wyjątki. To nie jest stan faktyczny, to nie jest prawda, to nie jest prawo kościelne. To jest jego pewne myślenie życzeniowe, pewne jego oczekiwania, pewne jego roszczenia wobec Kościoła, do których zresztą nie ma prawa, jest nieuprawniony, żeby po prostu takie twierdzenia wypowiadać. A z kolei arcybiskup zasugerował, że zakres przemocy i napaści na tle seksualnym wobec nieletnich ujawniony w raporcie Niezależnej Komisji do Spraw Wykorzystania Seksualnego w Kościele wymaga od Kościoła ponownego odczytania swoich praktyk. To jest szalenie niebezpieczne, bo to tak jakby arcybiskup powiedział, tak, zrewidujmy naszą postawę, przyjrzyjmy się sakramentowi spowiedzi jeszcze raz i może coś w tym zmieńmy, może coś poprawmy. No to jest, proszę Państwa, bardzo niepokojące. Mówi dalej, że konieczna jest zatem praca, aby pogodzić charakter spowiedzi z potrzebą ochrony dzieci. No oczywiście, Kościół katolicki powinien pomagać w ściganiu tego typu zbrodni, ale nie musi posuwać się do naruszania tajemnicy spowiedzi. Może pomóc, nawet wskazane, żeby pomógł, ale nie musi przy tym deptać sakramentów świętych. to jest niewspółmierne, że tak powiem, do tego, co zostanie przez to osiągnięte. Brzmi to, co arcybiskup mówi o tym ponownym odczytaniu swoich praktyk przez Kościół, jako pewne przychylanie się ku oczekiwaniom władzy świeckiej, pewne nadskakiwanie im, taka próba szukania jakiegoś właśnie taki ton pojednawczy, w ogóle niepotrzebny w tym przypadku. I pytanie właśnie, co to miałoby oznaczać, bo brzmi samo w sobie strasznie. Czy mało już szkód wyrządzono poprzez majstrowanie przy sakramentach? Wiemy przecież, że zniszczono liturgię, wprowadzając pewne wyjątki, pewne nadużycia, akceptując je powszechnie. Wiemy, że zmieniono cele małżeństwa i wiele, wiele więcej rzeczy poprzez wprowadzanie właśnie pewnych wyjątków, poprzez majstrowanie przy tym, kombinowanie, poprawianie. Jeżeli tak ma być w tym przypadku, to może to skutkować tylko i wyłącznie katastrofą. Oby do tego nie doszło. Druga z motywacji, pozwolę sobie tutaj też pokrótce rozszerzyć, to jest pomoc w zrozumieniu tym wszystkim osobom, które mają pewną blokadę, obawę, pewien lęk przed spowiedzią, może pewne niezrozumienie wobec sakramentu spowiedzi. W zrozumieniu, chciałbym pomóc tym osobom zrozumieć, czym ten sakrament, czym jest nie tylko sakrament, ale sama tajemnica spowiedzi, że tym osobom tak naprawdę nic nie grozi. Chciałbym pomóc im zrozumieć, że tajemnica spowiedzi jest po prostu, że te obawy co do wyjawienia tajemnicy spowiedzi są nieuzasadnione, że jak najbardziej mogą polegać na kapłanach, że oni tej tajemnicy dochowają. Dlaczego? Za chwilę powiem o karach kościelnych i o przykładzie świętych męczenników. Czy ksiądz właśnie mógłby to po prostu tak sobie wyjawić? I dlaczego nie ma obaw co do tego? O tym już za chwilę. Więc po pierwsze, uświadommy sobie, że mówienie w kontekście tajemnicy spowiedzi o jakichś uchyleniach, o wyjątkach itd. jest postrzeganiem sakramentu spowiedzi w całkowicie naturalistyczny i materialistyczny sposób. To jest sakrament, to jest rzecz nadprzyrodzona. To jest rzecz, która odnosi się do naszej duszy. Więc jeżeli będziemy patrzeć na to w sposób prawidłowy, to również zdamy sobie sprawę z tego, dotrze do nas to, że to, co wyjawiamy kapłanowi w kościele, w konfesjonale, podczas spowiedzi, nie jest wiedzą dla kapłana. Nie znajduje się w jego dyspozycji. Nie jest tak, że kapłan może z tym po prostu sobie zrobić, co chce. Ta wiedza nie należy po prostu do niego. On jest pośrednikiem i kapłan, co prawda, wypowiada słowa, ale tym, który rozgrzesza, tym, który odpuszcza te grzechy, jest Chrystus. Tym, który udziela tego sakramentu. Więc kapłan nie może sobie zrobić z tym, co mu się żywnie podoba. Nie jest tak. Należy na sakrament patrzeć w sposób nadprzyrodzony. Kolejna sprawa to właśnie postawa tych męczenników. Jeżeli zobaczymy, że kapłani byli dawniej i dzisiaj, myślę, też wielu z nich zdolni do tego, żeby raczej umrzeć, niż zdradzić tajemnicę spowiedzi, to od razu widzimy, że postawa tych męczenników dowodzi tego, że Kościół katolicki na sprawę łamania tajemnicy spowiedzi zapatrywał się zawsze bardzo rygorystycznie i kategorycznie i ostro, że tutaj nie ma jakiejkolwiek miejsca na jakąkolwiek polemikę. Jeżeli weźmiemy na przykład żywot świętego Jana Nepomucena, który chociażby jest zawarty w takiej skrótowej formie w apologetycznym katechizmie katolickim, czy świętego Edmunda Campiona z angielskich męczenników reformacji, taki jest tytuł książki, mamy akurat tutaj przy sobie, to jest ta książeczka, to zobaczymy, jak stanowcza była postawa tych kapłanów. Święty Jan Nepomucen był spowiednikiem żony Wacława, króla czeskiego. Król usiłował zniewolić świętego Jana prośbami, a potem mękami do wyjawienia grzechów, z których spowiadała się królowa, ale nadaremnie. Wreszcie kazał świętego Jana utopić. To był rok 1383. Podobnie żadnemu kapłanowi nie wolno zdradzić tajemnicy spowiedzi, jak uczynił to święty Jan Nepomucen. Zabrał tę tajemnicę ze sobą do grobu. Święty Edmund Campion tuż przed swoją męczeńską śmiercią wyznał, że tajemnic, o których wiedział tylko ze spowiedzi, nie wyjawił i nie wyjawi. Więc jeżeli chcecie Państwo mieć tutaj więcej takich dowodów, to już musicie ich poszukać sobie sami. Co do męczeństwa kapłanów, którzy nie chcieli wyjawić tajemnicy spowiedzi, ja daję tutaj tylko dwa pierwsze z brzegu przykłady, które na szybko dla Państwa znalazłem. Co do świeckich, bo może nam się wydawać, że nas to nie dotyczy, że tajemnica spowiedzi to jest tylko kwestia kapłana. Nic bardziej mylnego. Wiernym często zdarza się mówić o swoich grzechach, o pokucie, jaka zostanie ich nałożona, rozmawiają o tym ze sobą niepotrzebnie. Nie wolno podsłuchiwać spowiedzi innych. Gdyby przypadkiem na przykład ktoś coś usłyszał, to powinien o tym zamilczeć i starać się zapomnieć. Tak pisze ksiądz Gadowski właśnie w apologetycznym katechizmie katolickim. Obie książki, Angielscy męczennicy reformacji, apologetyczny katechizm katolicki, znajdują się w linku do księgarni, w opisie i w komentarzu pod tym materiałem księgarni katolickiej. Zobaczmy dalej, co o spowiedzi mówi apologetyczny katechizm katolicki. Gdy wstyd lub bojaźń pobudzają kogo do zatajenia grzechu śmiertelnego, trzeba sobie przypomnieć, że wówczas rozgrzeszenie będzie nieważne i do grzechów dawnych przybędzie śmiertelny grzech nowy świętokradztwa. Wcześniej czy później grzechy te wyjawić musimy, bo w przeciwnym razie wyjawi je Bóg przed całym światem na sądzie ostatecznym. Daleko lepiej jest wyspowiadać się szczerze przed kapłanem, który obowiązany jest do ścisłej tajemnicy, aniżeli doznawać wyrzutów sumienia, umrzeć w grzechach i zawstydzić się potem przed wszystkimi ludźmi. Jeżeli grzechy popełniacie śmiało, dlaczego nie macie odwagi ich wyznać? Pomyślcie nad tym. Kolejna sprawa, pokój Boży. To jest pewna taka zasada, reguła, która obowiązywała w średniowieczu, w tych ciemnych wiekach dla jednych, w tych wspaniałym okresie rozkwitu Christianitas dla drugich. Więc pokój Boży to był pewien taki zakaz obowiązujący, zakaz prowadzenia wojen podczas Adwentu i Wielkiego Postu, gdzie odkładano te wszystkie kwestie militarne na później. Ale to nie tylko tego dotyczył pokój Boży, on dotyczył również nienaruszania miejsc i rzeczy świętych, w tym m.in. właśnie tajemnicy spowiedzi. Nie mogło być tak, że ktoś wtargnie na mszę i zakłóci mszę, albo kogoś wywlecze, na przykład jakiegoś ściganego albo skazanego, pozwalano mszę odprawić do końca, żeby nie zakłócać świętych obrzędów. To samo dotyczy tajemnicy spowiedzi. Ingerowanie w to, próba wydarcia tej tajemnicy jest po prostu świętokradztwem. Jest to naruszenie tej zasady, czy powiedzmy godzenie w ducha tej zasady, które pokazuje, że rzeczy świętych po prostu nie dotykaj. Kolejna rzecz to warunki dobrej spowiedzi. Rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, wyznanie grzechów i zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu. Nad tym się nie będę zatrzymywał. W tej księgarni, do której link macie w opisie i w komentarzu, jest dużo książeczek na ten temat w dziale sakramenty, więc spokojnie sobie na pewno coś wybierzecie, jeżeli będziecie chcieli się jeszcze tutaj zaopatrzyć w dodatkowe jakieś materiały. Ja chciałem tylko zwrócić na to uwagę w kontekście tych przestępstw księży, którzy dopuszczają się grzechów czy przestępstw pedofilskich, czy homoseksualnych, sodomskich, że jeżeli taki kapłan popełnia taką zbrodnię, to tak naprawdę, żeby mieć spowiedź ważną, on musi tego żałować. A najczęściej jest tak, że jeżeli ktoś coś takiego popełnia, to raczej tego nie żałuje. Nie przyjdzie do spowiedzi, nie będzie tego żałował i tak dalej, chyba że autentycznie żałuje i chce się zmienić i wówczas przyjdzie, wyzna te grzechy na spowiedzi, a kapłan, który go rozgrzesza, powinien, kierując się roztropnością, tak myślę przynajmniej, więc tu widzimy, że nie ma sensu naruszania tej tajemnicy, zobowiązać go do oddania się w ręce sprawiedliwości. I to by przecież wystarczyło. Za pokutę idź i powiedz to wszystko na policji, tak? I wtedy ten kapłan, który go rozgrzesza, wie, że zrobił to, co musiał, zrobił to, co jest najbardziej roztropne i nikomu nie musi wcale tego wyjawiać, bo już pokierował sumieniem tego człowieka tak, że on wie, że zrobił coś złego i ma to wyznać. On sam zresztą, przychodząc do spowiedzi, wie, że już zrobił coś złego, ale raczej takich przypadków będzie mniej. Z reguły te osoby nie będą uznawały tego, co zrobiły, za coś złego. Jeżeli przyjdzie do spowiedzi i nie żałuje na przykład swojego postępowania, teraz rozważamy drugi aspekt. Jeżeli żałuje, to wiadomo, jak to wygląda, już to o tym mówiłem. Jeżeli nie żałuje, no to przecież nie przyjdzie do konfesjonału. To jest pewien absurd. Po co ktoś, kto popełnia przestępstwo tego typu, a tego nie żałuje, miałby wtajemniczać jakieś osoby trzecie w to, czego się dopuścił, prawda? Co uczynił złego w związku z nieletnimi i tak dalej. Po co miałby się dzielić z kimś innym faktem, informacją na temat takich rzeczy. Przecież mógłby sobie tylko narobić z tego powodu problemów. Zobaczmy, na pewno będzie oceniał tę sytuację z perspektywy swojego zbrukanego sumienia, czyli innych będzie podejrzewał o zło, że on to wyjawi, że on pójdzie, że powie, skoro sam dopuścił się zła, więc będzie raczej podejrzliwy wobec drugich. Nie będzie zważał na to, że jest tajemnica spowiedzi, tylko raczej będzie starał się to ukryć. Zresztą po co miał być do spowiedzi wówczas? I taka osoba do spowiedzi po prostu nie przyjdzie, bo nie uważa, że robi coś złego. Więc po co łamać sumienia, po co łamać tajemnicę spowiedzi, sumienia spowiedników, narażać ich na grzech i na kary kościelne w związku z osobami, które tak naprawdę z tego grzechu się nie spowiadają, nie przychodzą spowiadać się z tego grzechu. Bo jeżeli ktoś z tego grzechu przyjdzie i się spowiada i faktycznie żałuje, to albo pójdzie na policję i sam się zgłosi, albo raczej spowiednik wskaże mu taką drogę, takie rozwiązanie. Poza tym, tak jak mówiłem, o takich niegodziwościach, takich rzeczach, których się ktoś dopuszcza, można dowiedzieć się także inną drogą, w inny sposób, z innych miejsc, od innych osób. Nie trzeba wcale naruszać tutaj tej pieczęci sakramentalnej tajemnicy spowiedzi. Próba naruszania tajemnicy spowiedzi jest po prostu zamachem na Kościół, próbą godzenia w kolejny z jego sakramentów. Pamiętajmy o tym, że w całym tym kontekście wyraźnie przedstawia się ostre, surowe, rygorystyczne, kategoryczne stanowisko Kościoła, który zawsze surowo karał kapłanów za takie przestępstwa jak wyjawienie tajemnicy spowiedzi. Albo karał ich przeniesieniem do stanu świeckiego, albo ekskomuniką, nawet z ekskomuniką zastrzeżoną dla Stolicy Apostolskiej. Co to jest ekskomunika? To jest wykluczenie z Kościoła katolickiego. Wyobraźcie sobie kapłana, który faktycznie żyje wiarą katolicką, wierzy w Jezusa Chrystusa, chce się zbawić, chce służyć sakramentami innym duszom i nagle z powodu tajemnicy spowiedzi miałby być pozbawiony swojego kapłaństwa, pozbawiony tego prawa sprawowania, tego wszystkiego, co kapłan może sprawować i wykluczony z Kościoła. Przecież to byłaby największa tragedia dla tego człowieka, największa rozpacz dla niego i tak dalej. Więc tajemnicy spowiedzi po prostu wyjawić nie można. Po prostu wyjawić nie można. To zniszczyło tego człowieka doszczętu. Teraz mówię do tych, którzy boją się spowiadać. Na przykład, co jeżeli kapłan, który cię spowiada, znajduje się w grzechu ciężkim? Co wtedy? Pamiętaj, że sakramenty święte czerpią swoją skuteczność z nieprzebranych zasług Pana Jezusa. Ex opere operato, a nie z modlitw i zasług udzielającego sakramentu. Nieważne, w jakim stanie duszy znajduje się, w jakim stanie jest dusza tego, kto cię spowiada, ważne jest, żeby sam sakrament odbył się w sposób jak najbardziej poprawny i wtedy ty otrzymujesz łaski, które miałeś otrzymać zgodnie z dyspozycją twojej duszy, czyli z tym, jak jesteś przygotowany. Gdyby kapłan, na przykład udzielający sakramentów świętych, miał na sumieniu grzech śmiertelny, miał zbrukane sumienie, popełniałby świętokradztwo. Ale sam sakrament mimo to będzie ważny i skuteczny. Pamiętaj o tym. Nie patrz na to, jaki jest kapłan, korzystaj z sakramentów. Na koniec jeszcze przytoczę prawo kościelne, orzeczenia Kościoła dotyczące spowiedzi. Papież Leon I w liście do biskupów kampanii w 459 roku, odwołując się do reguły apostolskiej, pisze tak. Nakazuję na wszelki sposób usunąć także tą zuchwałą nowość przeciwną regule apostolskiej, na którą słyszę, niektórzy sobie pozwalają. Chodzi o to, żeby przy pokucie nie żądać od wiernych głośnego odczytania grzechów spisanych na kartce, podczas gdy wystarczy wyjawić je samym tylko kapłanom na sekretnej spowiedzi. Widzimy wyraźnie. Papież przestrzega przed tym, żeby nie ujawniać tych grzechów publicznie, żeby spowiadać się w cztery oczy z kapłanem, na osobności. Widać tutaj te same rzeczy, które Kościół mówił o spowiedzi od zawsze po prostu. V wiek to samo, co dzisiaj. Nic się tutaj w zasadzie nie zmieniło. Sobór Laterański IV, 1215 rok, ojcowie tego soboru postanowili. Niech kapłan bezwarunkowo wystrzega się, by słowem czy znakiem lub innym sposobem nie zdradził pod jakimś względem grzesznika. Jeśli zaś będzie potrzebował roztropnej rady, niech ostrożnie się poinformuje, bez wskazania osoby, kto by bowiem odważył się wyjawić grzech wyznany sobie w sądzie pokuty, ten nie tylko powinien być, jak nakazujemy, złożony z kapłańskiego urzędu, ale także zamknięty w surowym klasztorze dla czynienia pokuty aż do śmierci. To jest bardzo surowy wyrok. Więc nie miejmy złudzeń. Kościół zawsze ostro, kategorycznie karał za łamanie tajemnicy spowiedzi, więc władza świecka nie ma tutaj żadnych kompetencji wkraczania, mówienia macie nam mówić, z czego spowiadacie. Kapłan nie może mówić, z czego spowiada. I dalej, by pozostało w absolutnym sekrecie to, co zostało wyznane w czasie celebracji sakramentu pokuty. Powierzona tajemnica jest nienaruszalna, a za jej bezpośrednie naruszenie szafarz wpada w ekskomunikę zastrzeżoną dla Stolicy Apostolskiej, to mówiliśmy wcześniej. Kongregacja Nauki Wiary, dekret o ekskomunice, której podlegają ujawniający treść spowiedzi z dnia 23 września 1988 roku. Za usiłowanie zdobycia w jakikolwiek sposób wiadomości ze spowiedzi lub po ich zdobyciu przekazana zostaną innym, powinien zostać ukarany taki kapłan czy osoba ekskomuniką mniejszą lub suspensą. Dalej mamy kodeks kanoniczny Kościołów Wschodnich, kanon 1456, paragraf 2. Warto również przypomnieć treść nieco we wcześniejszej deklaracji Kościoła w obronie godności sakramentu. Święta Kongregacja Nauki Wiary, działająca na mocy specjalnego upoważnienia udzielonego jej przez najwyższy autorytet Kościoła, wyjaśniając, deklaruje, że od dnia dzisiejszego zaciągają na mocy samego prawa ekskomunikę, nikomu niezarezerwowaną, ci, którzy lekceważąc sakrament pokuty przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych nagrywają, utrwalają na piśmie, ewentualnie w jakikolwiek sposób rozpowszechniają prawdziwe lub fikcyjne spowiedzi sakramentalne. Dotyczy to także tych, którzy formalnie w tym współdziałają. Dalej, obowiązująca duchownego tajemnica spowiedzi w religii katolickiej wynika zarówno z prawa pozytywnego, jak i naturalnego. Mamy tutaj więc jako podparcie takiego twierdzenia kanon 983, paragraf 1, kodeks juris canonici, czyli dawnego prawa kanonicznego, kanon 733, paragraf 1, kodeks canonum ecclesiarum orientalium, czyli wymieniony wcześniej kodeks kanoniczny Kościołów Wschodnich. Jest to tajemnica nienaruszalna, która zobowiązuje spowiednika do końca życia, nie wyłączając jego sekularyzacji i trwa nawet po śmierci penitenta. Zauważcie te wszystkie elementy, które tutaj zostały wymienione w tych wszystkich dokumentach, że tajemnica jest nienaruszalna, zobowiązuje spowiednika do końca życia, żeby tych rzeczy nie wyjawiał, nawet jeżeli zostanie przeniesiony do stanu świeckiego i nawet po śmierci penitenta, więc nawet jeżeli umrzecie już po wyspowiadaniu się, to kapłan dalej nie ma prawa tego wszystkiego wyjawiać. I teraz najważniejszy punkt. Z zachowania tajemnicy spowiedzi, nazywanej pieczęcią sakramentalną, nikt i w żadnej sytuacji nie może spowiednika zwolnić. Więc roszczenia świeckiej władzy we Francji po prostu rozbijają się o absurdalność tychże twierdzeń. W przypadku bezpośredniego naruszenia tajemnicy spowiedzi spowiednik karany jest ekskomuniką, late sentencje bądź karą ekskomuniki większej, zaś przy naruszeniu pośrednim karą ferenda sentencje lub karą odpowiednią. A co jeżeli na przykład ktoś, kto się spowiada, powiedzmy nie otrzyma rozgrzeszenia? To czy kapłan wtedy może na takiej powiedzmy niedokończonej spowiedzi mówić o tych grzechach innym? No nie, wówczas też obowiązuje go tajemnica. Co mówi na temat tajemnicy spowiedzi prawo świeckie? Nie przytaczam go po to, żeby pokazać, że o, prawo świeckie stoi tutaj, prawda, po naszej stronie, zawsze będzie stało i to jest wspaniałe. Tylko, żeby pokazać pewną nawet taką roztropność ludzi, którzy układają to prawo świeckie w Polsce, że nawet oni rozumieją, że po prostu w te sprawy nie należy się mieszać. Kodeks postępowania karnego, artykuł 178, punkt 2, mówi o zakazie przesłuchania duchownego co do faktów, o których dowiedział się on przy spowiedzi. Więc jeżeli kapłan nie może, pamiętajcie, i wy nie możecie. Mówiłem wcześniej już o tym, że nie wolno nam mówić o grzechach, które wyjawialiśmy przy spowiedzi, o nałożonej pokucie. Nie należy o swoich spowiedziach po prostu z nikim rozmawiać. Nawet pokażę wam jeszcze tutaj ciekawy taki artykuł ze strony z portalu polsatnews.pl pod tytułem Kościół wprowadził kary dla świeckich. Chodzi o tajemnicę spowiedzi, to jest z grudnia zeszłego roku i dowiadujemy się z niego, że ksiądz profesor Piotr Majer, kanonista, wyjaśnia, że w znowelizowanym kodeksie prawa kanonicznego, tym nowym, wprowadzono m.in. możliwość stosowania kary, suspensy wobec świeckich czy kary dla penitentów, którzy występują w mediach i tam wyjawiają tajemnicę spowiedzi, którzy występują w mediach, łamiąc tajemnicę spowiedzi, czy zdradzając tajemnicę spowiedzi. Zwrócił uwagę, że spowiednik będący związany tajemnicą spowiedzi nie może zaprzeczyć słowom penitenta, ani nie może się bronić. Zaznacza, że jeśli tego typu przestępstwa, łamanie tajemnicy spowiedzi, dopuściłby się spowiednik, to popełniałby zdradę sakramentalnej tajemnicy spowiedzi, czyli jedno z najcięższych przestępstw w prawie kanonicznym, zagrożone karą ekskomuniki zarezerwowaną dla Stolicy Apostolskiej. Oznacza to, że z kary ekskomuniki late sentencje może zwolnić właśnie Stolica Apostolska. Widzimy, że nawet to posoborowie, modernizm podchodzi do kwestii tajemnicy spowiedzi bardzo surowo, więc my też tego nie lekceważmy. Tajemnica spowiedzi jest nienaruszalna, możecie się śmiało spowiadać, niczego się nie obawiać, to kapłan, który was spowiada, ma o co drżeć. Pamiętajcie o tym. Dobrych spowiedzi życzę owocnych, dobrze przygotowanych, wielu łask Bożych, opieki Matki Najświętszej i z tym was zostawiam. Z Panem Bogiem.